Witaj, bardzo dawno nie nagrywałem z różnych względów, a teraz postanowiłem nagrać, bo znalazłem coś ciekawego, co mi się osobiście spodobało i myślę, że tobie też mogłoby się spodobać i byłbyś tym zainteresowany. O czym za chwilę przejdę. Ostatnio troszeczkę grałem na giełdzie, tutaj jest taki walut US30, czy indeks, tu się trochę bawię, ale przejdźmy do sedna, o co chodzi. Mam tutaj taką tabelkę, gdzie zrobiłem depozyt na konto. Podzieliłem sobie to takie na cztery jakby różnego rodzaju konta, subkonta, gdzie na jednym wpłaciłem na początku $200, tutaj sobie podzieliłem 180, tutaj 213 wyszło i na tutaj 257. Ogólnie jak to działa, za chwilę przejdę do sedna sprawy, ale test, tutaj mam wpłatę 18 i 23 sierpnia, tutaj masz kalendarz, możesz sobie zobaczyć mniej więcej kiedy to było. Nagrywam to dzisiaj, jest 2 września. Zrobiłem tutaj rekalkulację, ile te konto przerosło w procencie w stosunku do od startu. Mam tutaj stosunek procentowy, więc mamy 5, 8, 3 i tutaj 32. To jest najbardziej ryzykowne, bo tutaj była jeszcze wczoraj było 390, dzisiaj jest 370, bo po prostu te konto jest ruchome. O co ogólnie chodzi? Chodzi o trading. To jest tak zwane subskrybowanie tradera, który gra na swoim koncie. Ty go subskrybujesz, czyli jego działania są kopiowane z twojego kapitału. To, co trader wygrywa, też twój kapitał, że tak powiem, wygrywa i wtedy te 30%, 40, 50, w zależności jaki to jest trader, trafia do niego, a reszta trafia do ciebie, czyli ogólnie ta większość. Tak mniej więcej to wygląda. I to jest w jakimś tam stosunku 1 do 1000, bo nie 1 do 1. Teraz pokażę Ci takiego tradera z tego tutaj statusu Gold. Tutaj jest taki gracz, ma tutaj jakieś swoje zagrania. Jego tutaj portfolio, że zaczynał z jakimś kontem 200, później masz 400 i tak dalej, i tak dalej. Możesz sobie to wszystko popatrzeć. Tutaj zmieniając sobie konto możesz jedno z tych czterech, te, które ja mam. Można zobaczyć, jak tutaj się balans zmienia czasem, jak to wygląda u mnie, na moim koncie. I jak wejdziesz sobie ogólnie w tradera, tego konkretnego, to możesz wejść tutaj Open Trades i na jakich tutaj walutach grać, z jakim tutaj sukcesem, z minusem, z plusem i tak dalej, i tak dalej. No i to jest ogólnie fajne. Z perspektywy 2 tygodni, no nie jestem na minusie, jestem do przodu i co mogę powiedzieć? No jeśli chodzi o stopę zwrotu, to powiedzmy masz tutaj takie 3 konta bezpieczne. Tu jest konto takie bardziej ryzykowne, które daje trochę więcej, tu się bardziej dzieje w tą i w drugą. No i można sobie w ten sposób zamiast trzymać w skarpecie, trzymać na takiej zasadzie, że tutaj ten trader opiekuje się twoim kontem, ale też może je wyzerować. To też trzeba mieć na uwadze. A co jest fajne, można w każdej chwili takiego tradera odsubskrybować, czyli że powiedzmy ten kapitał, co tutaj mam, już nie jest kopiowany, nie jest inwestowany i jak chcę, mogę to wypłacić. Więc to pod tym względem jest fajne, że tej kasy po prostu nie mrozimy tam na jakieś, bo jak w poprzednich jakichś tam programach na 2, 3, 4 miesiące albo jeszcze więcej, nic nie można było zrobić. Tu z dnia na dzień możesz podjąć decyzję, dobra, wystarczy mi, albo chcę się wycofać, potrzebuję szybko odzyskać moją kasę. Po prostu wchodzisz w zakładkę Windrow. Najpierw jeszcze pokażę może to. Tutaj mamy jakieś fee, czyli jakie opłaty ponosimy, różne procesory płatnicze. Mamy tutaj niektóre, które możesz kojarzyć. Skrill jest może taki znany, Perfect Money. Taki bardziej znany, no Visa, Mastercard, więc to jest fajnie, ale tutaj masz 2,5% i dolar za wypłaty. No i tutaj mamy jeszcze wiele, wiele innych procesorów. No i też jest oczywiście wypłata w krypto. Załóżmy, że chcę sobie wypłacić. Tutaj mam Windrow, no więc wybieram sobie Visa, Mastercard i sobie wypłacam na kartę, bądź korzystamy sobie bank, czyli wypłacamy sobie bezpośrednio na konto, albo korzystamy sobie z jakichś tutaj kryptowalut, Bitcoin, Tether, USD Coin, Tron. Ja myślę, że na Tronie pokażę jakąś wypłatę, żeby pokazać, że ten program jest wypłacalny. A ogólnie to się tutaj widzisz, że to jest RoboForex, to jest taka platforma handlowa. Tu trzeba się zweryfikować, KYC, pokazać dowód, bądź prawo jazdy,
rachunek i tak dalej. Biznes mi się podoba. Zobaczymy z perspektywy miesiąca, jak już będzie pełny miesiąc. I tutaj w tą tabelkę będę wpisywał co tydzień. Już w sobotę będę dokonywał tutaj update'u. Zostawię tutaj link dla Ciebie, żebyś mógł sobie zobaczyć, jak to wygląda. Mamy tutaj tydzień drugi, tydzień trzeci. No tutaj był niepełny tydzień, bo to 23 wypadał tutaj w okolicach środy, więc to nie są takie pełne akurat co do tego konta dwa tygodnie, ale już przyjrzyjmy, że mniej więcej tak jest. I z perspektywy, powiedzmy, jeśli utrzymamy sobie tutaj do grudnia te tutaj konta, jeśli traderzy będą cały czas w proficie, nic się nie zmieni, w sensie, że będą tam na te chociaż te plus 5%, ten powiedzmy będzie na około 20%, no to z procesu składanego, że tak powiem, to ta kwota tutaj total balance, jak tutaj mam, 850 było razem, tutaj mamy w tej chwili 997, to wychodzi 17% ogólnie, totalnie z wszystkich kont jestem do przodu. Już sobie przygotowałem tabelkę na wszystko, więc jak ty sobie weźmiesz tego linka, możesz sobie to skopiować. Podejrzewam, wejdziesz sobie w te komórki, będziesz mógł sobie skopiować i u siebie to wkleić i na swoim koncie to wszystko poprowadzić. Co do konta, tutaj masz jeszcze coś takiego jak partner, czyli są jakieś partnerskie linki. Jeśli chciałbyś w jakiś sposób to zarekomendować komuś. Oczywiście to jest, trzeba się wiązać z tym, że to jest ryzyko. Tutaj można wszystkie pieniądze stracić, więc nie ma sensu pakowania się, kredytowania, broń Boże i tak dalej. Tutaj te konta, co są, to jedno z nich wymaga chyba $200, nie pamiętam, które z nich, któreś z tych trzech. I tutaj pozostałe trzy, $100 minimalny taki depozyt, żeby móc uruchomić. Jak to ogólnie zrobić? W kolejnych filmach wszystko mogę opisać. Jeśli masz pytania już teraz, zostaw je tutaj koniecznie w komentarzu. Ja dzięki tym komentarzom będę wiedział konkretnie, czego chcesz się dowiedzieć. Jeśli chcesz skorzystać z mojego linku partnerskiego, to znajdzie się pewnie w opisie tutaj pod filmem, być może wejdziesz na stronie, zrobię jakiś artykuł o tej tutaj platformie i tak dalej. Nawet jeśli nie chcesz skorzystać, też nie ma problemu, zadaj pytanie, postaram się też się odpowiedzieć, bo to się przyda każdemu. Ja chcę to zrobić tak uczciwie ogólnie dla wszystkich. Jeśli ktoś ma ochotę skorzystać z tego linku, fajnie, miło, niech się odezwie do mnie, tam w opisie na pewno są jakieś do mnie namiary typu Facebook, Messenger, Discord czy coś w ten deseń, więc jeśli masz chęć, to zapraszam. Jeśli czekasz na więcej w tej dziedzinie tutaj tego programu, to zostaw łapkę i subskrypcję, wtedy będę wiedział, że tutaj liczysz na moje materiały i w komentarzu, co konkretnie chciałbyś się dowiedzieć więcej i tak dalej. Postaram się rzetelnie, tak jak zwykle, jak robię swoje materiały, żeby wszystko pasowało i było jakoś jasno, konkretnie wyjaśnione. To tyle ode mnie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć.